z nami Michał Materla, KSW 40, jesteśmy w Dublinie. Michał, będąc tutaj przed tym, jak się rozgrzewałeś i wchodziłeś do walki, dokładnie zrobiłeś dokładnie ten sam ruch, czyli prawy zamaszysty. Znowu wyćwiczony element i ta czutka i wyczucie, no co więcej dodać do tego? Staram się troszeczkę bardziej zaufać instynktowi, niż planować w głowie jakiekolwiek ciosy, bo z doświadczenia wiem, że potem robię 3 fikołki, 2 przeloty i prawie wylotuję z klatki. Dzisiaj się udało tą akcję po prostu zrobić w tempo. Samo z siebie wyszło, no to są najlepsze ciosy, każdy pięściarz to powie, że najlepsze są takie ciosy, których się nie planuje, tylko wejdzie w timing i wtedy tak się kończy, jak się skończyło, czy to tym razem, czy ostatnio. No to jak oceniasz ten powrót swój do klatki, na który tak bardzo czekaliśmy, jak oceniasz atmosferę tutaj? No, krytycznie, no bo z jednej strony się cieszę, że wygrałem oczywiście, no ogromne emocje, szczęście, tym bardziej po takich sytuacjach, jakie tam mnie ostatnio spotkały, a z drugiej strony też jakoś zawsze krytycznie podchodzę do tego, dałem się obalić, nic z tego nie wynikło. Na szczęście, bo kontrolowałem sytuację, ale to już jest jakiś taki mój minus, że sam dla siebie po prostu chciałbym to poprawić następnym razem, nie? Ale takie tak jak tutaj było o tej atmosferze. Atmosfera była rzeczywiście niesamowita. Trzeba przyznać, że było dobrze widać, że wszyscy czekają niezmiernie z niezwykłym niecierpliwością ten twój powrót. To chyba dodawało jakiegoś takiego kopa, co? Myślę, że Joanna Krupa by powiedziała, że amazing. Nie no, emocje były super, fajnie. No, ja się strasznie cieszę, że mimo tej przerwy, tego wszystkiego i tylu miesięcy udało mi się na tyle zadbać o moje ciało, że po prostu po praktycznie półtora miesiąca jestem w stanie zawalczyć na dobrym poziomie z takim przeciwnikiem, jaki był Paulo, nie? No właśnie, jakim był przeciwnikiem Paulo? Tak, jak ty byś mógł go ocenić po tym, co zaprezentował z tobą w klatce? No, doświadczonym, tak jak widzieliśmy. Nie panikował. W parterze, mówię, był taki stosunkowo niewygodny. Podbierał mi ręce, to mnie troszeczkę dyskomfort miałem, że nie mogłem się uwolnić, ani uderzać, ani próbować przechodzić do swoich pozycji. Udało się zrobić na chwilę pozycję boczną, on też nie panikował, widzieliśmy. Chciałem zrobić krucyfiksa, ale ładnie wyszedł z drugą strony. Także no, tak jak powiedziałem, jeżeli chodzi o jego umiejętności parterowe na wysokim poziomie, ale stójkę no na tyle, kiedyś miałem dużo gorszą stójkę i szedłem na hura do przodu, to więc teraz jak cały czas z moimi trenerami poprawiamy tą stójkę, więc jest moja pewność siebie coraz lepsza i coraz mniej tych błędów staram się popełniać. Trochę z tych emocji zapomniałem, ale w pierwszej rundzie była taka sytuacja, że corner krzyczał ci, jakbyście w parterze i kontrolowałeś Thiago, żebyś coś zrobił, a ty powiedziałeś, kiwnąłeś głową, że nie, nie i obszedłeś te nogi później. Znaczy dlatego, że on kontrolował moją rękę. To była ta sytuacja, kiedy jeden z trenerów tutaj krzyczał, żeby uderzać albo wyłapać mu rękę pod plecami, ale on kontrolował mi dobrze drugą rękę i nie miałem po prostu możliwości przejścia do bocznej. Także mówię, no widać, że w parterze bardzo doświadczony zawodnik nie panikował, nie kosztowało go to dużo energii, po prostu płynnie przechodził z jednej rzeczy do drugiej, tak jak ja. Jakbyś tak miał ocenić sam, po tej przerwie, po tym wszystkim, to co dzisiaj się udało zrobić, tak od 1 do 10 w skali, czy jesteś zadowolony, jakbyś tak ocenił więcej? Oczywiście, no jestem bardzo zadowolony przede wszystkim, udało się po półtora prawie miesiąca, czy niecałe dwóch chyba wrócić, zawalczyć na takiej fantastycznej gali, przy takiej publiczności i jeszcze wygrać z takim utytułowanym zawodnikiem, no. Także jestem no przeszczęśliwy, co... Bardzo dziękujemy. Chciałem jeszcze jedno pytanko, co teraz ewentualnie? Jakie teraz plany? Teraz przerwa pewnie jakaś troszeczkę, chociaż nie, u ciebie przerwa pewnie nie. No, treningowo na pewno chcę pozdrowić i powiedzieć, że w końcu odwiedzę Marcina Różelskiego, którego już do niego jeżdżę od paru lat. Serdecznie go pozdrawiam za wsparcie, obojętnie w jakiej sytuacji bym nie był. I na pewno to jest mój priorytet i oczywiście spędzić czas z najbliższymi, bo to jest teraz ich czas. A co ty byś radził Różalowi teraz w tym momencie? Ja Różalowi bym radził, żeby zrobił to, co jest najlepsze dla niego. Czyli to, co jest najlepsze dla niego. Jak się pogadacie, to powiesz. No, na przykład. Bardzo miło, bo wczoraj jak rozmawialiśmy, prosiłem cię o zażartowanie w twoim stylu. Skupiony byłeś dzisiaj. Miło cię słyszeć i bardzo się cieszymy, że jesteś w swojej formie jak zawsze. Super, fajnie, dziękuję za wsparcie i za doping mega tutaj i dla osób, które nie opuściły mnie w różnych takich dziwnych sytuacjach. Dziękuję im i pozdrawiam. I sponsorom oczywiście moim wszystkim, którzy mnie wspierają mimo różnych tam jakichś perypetii serialowych. Dziękujemy. M jak miłość, taki serial. Na razie.